Chciałbym opowiedzieć kilka słów o skutkach ostatniej mroźnej pogody, jaka dotknęła nas wszystkich, między innymi plantatorów rzepaku. No niestety mamy kilka rodzajów uszkodzeń, co też jest dla Państwa ważną informacją, żeby też wiedzieć, jak postępować dalej, jak to wszystko traktować, jak na to spoglądać. Pierwszy typ uszkodzeń to był z tej pierwszej fali mrozów. Popękane łodygi, wzdłużnie. Różnie to jest na różnych polach, mniej lub bardziej, no ale niestety te popękania są praktycznie spotykane wszędzie. Myślę, że też intensywność wzrostu też miała znaczenie, ale jednak te niskie temperatury mocno pomogły. No niewątpliwie, tak jak rana u człowieka na skórze, jest to droga, przez którą mogą wnikać różne infekcje, różnych chorób, więc też trzeba być uczulonym na tego typu uszkodzenia. Niestety przemrożenia spowodowały też uszkodzenie tkanek wewnątrz, przez co mamy trochę słabsze przewodzenie. Ale nie jest to aż taka cecha, jak niektórzy tragizują, która aż tak bardzo mocno hamuje rozwój rzepaku. Drugim rodzajem uszkodzeń, które można spotkać na plantacjach rzepaku, i to mamy po drugiej fali mrozu, wiele osób myli to bardzo mocno z atakiem chowacza czterozębnego. Nie, to nieprawda, proszę Państwa, tutaj ta tkanka w tych wierzchołkowych partiach rośliny jest delikatniejsza, te tkanki są dużo cieńsze, dużo słabsze. Nastąpiło przemrożenie, charakterystyczne esowate wygięcie i pusta łodyga w środku, i to rzeczywiście wygląda to tak, jakby tutaj w środku żerował chowacz, ale wierzcie mi Państwo, naprawdę sprawdziłem mnóstwo roślin i nigdzie nie znalazłem śladu żerowania larw. Także no niestety jest to efekt przemrożenia łudząco podobny do ataku chowacza, ale są plantacje, na których tego typu roślin jest taka masa, że nie ma takiego prawdopodobieństwa, aby była aż tak silny atak chowacza. No to niestety ten górny pąk będzie miał trudno w rozwoju. Zobaczymy, na ile rośliny będą w stanie to regenerować. Wierzcie Państwo, że siła przyrody jest ogromna i rośliny też mają swoje sposoby, żeby jednak ten plon wydać. I kolejnym typem uszkodzeń, szczególnie w bardzo wczesnych odmianach, w tych najwcześniejszych odmianach, bardzo charakterystyczne objawy, przemarznięte pąki kwiatowe. Opada nam tutaj pączek, nie ma żadnej szypułki, nie ma zawiązanej łuszczyny. Często jest też taka namiastka jakby zawiązanej łuszczyny, która potem, o tutaj mamy to, na pewno nie jest zapylone i też po jakimś czasie nam opadnie. No ta strata plonu, szczególnie z tego pędu głównego, gdzie te łuszczyny są zawsze najbardziej cenne, no tutaj niestety może trochę zaboleć. I tutaj też w szczytowej partii pąka też możemy zauważyć bardzo dużą ilość w kwiatostanie przemarzniętych pączków. Można to spotkać mniej lub więcej, ale takie takie beżowe pączki, które jak się weźmie tak palcem, łatwo odpadają. O, tutaj mamy charakterystyczny. No niestety z tego też raczej plonu już nie będzie. No co, drodzy Państwo, na to już nic nie poradzimy. Straty, które powstały, raczej je ciężko odrobić. Ale te rzepaki mają naprawdę jeszcze duży potencjał. Mamy bardzo dużo bocznych pędów, które jeśli tylko będą miały w miarę pokarm i w miarę wodę, będą potrafiły nadrobić te straty plonu.